Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan tutaj, witam w luźnym tuningu, oczywiście w wersji wyczynowej Mazdy MX-5, czyli najnowszego samochodu dodanego do The Crew. Okej, słuchajcie, więc jest taka sytuacja, że będę teraz robił taką jakby krótką, długą serię ogólnie odcinków z The Crew. Chciałbym troszkę, no, zrobić coś ciekawego, o tym się dowiecie. Oczywiście troszkę później, no bo wiadomo, muszę to wszystko przemyśleć, ale mniej więcej będziecie mogli mieć w tym udział. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że chciałbym sobie kupić Forza Horizon 3. Dla moich stałych widzów oczywiście to mówię i również ją dla was nagrać, także ciekawe jest dla mnie to, czy chcecie, żebym dla was to nagrywał, bo dla mnie po prostu ta gra jest, może być po prostu cudowna i świetna i tak dalej, także no jest dosyć droga, ale to już się zobaczy. No i ostatnią rzeczą jest to, że po tej serii z The Crew oczywiście będzie jakaś dłuższa seria z jakiegoś Need for Speeda, czy z jakiejś innej gry tego typu, no nie wiem, z Drivera, coś w tym stylu, to się oczywiście pomyśli, możecie oczywiście proponować. No i mam nadzieję, że odcinek się spodoba, że zostawicie łapkę w górę, komentarz, jeżeli się spodoba, a w tym momencie zaczynamy sobie luźny tuning właśnie oto tej maździory. Także no pierwszym właśnie odcinkiem, który zacznie taki jakby taką jakby serię tych wszystkich odcinków, będzie to z The Crew. Wyciszyłem sobie ekran i się dziwiłem teraz, spójrzcie, tak wygląda ta maździora Mazda MX-5 Miata. No Miata była tak przynajmniej nazywana, nie w Europie, chociaż nie wiem, nie pamiętam, wiem, że Miata to jest po prostu ogólna nazwa MX-5, w Japonii nazywała się ona chyba troszkę inaczej. Także tu mamy właśnie tą naszą miatkę, tak ona wygląda, naprawdę wygląda już w serialu bardzo fajnie. No i oczywiście ktoś nas musiał tutaj... aha, no tak, tak jakby ktoś nie wiedział, co się dzieje, kiedy nowi gracze wchodzą do gry. Kiedy nowi gracze, którzy troszkę jakby nie ogarniają, no to właśnie takie rzeczy, więc my jak najszybciej się stąd zmywajmy. Przeróbmy sobie ten samochód, bo jeszcze tutaj zrobi krzywdę, ale chwila, czy to był jakiś Polak, bo ja tu gdzieś widziałem... Nie, ja tu gdzieś widziałem nick.pl, słuchajcie, już myślałem, że to już ktoś jest, kto mnie, nie wiem, nie lubi na przykład i dlatego mnie tu chciał poniszczyć. Także wejdźmy sobie w odwiedź oczywiście, no i przerobimy sobie na wersję wyczynową. Ja już mniej więcej mam taki koncept, choć nie mam pomysłu na kolor w ogóle i na takie rzeczy, choć wiem, jak tą Mazdę w ogóle można ulepszyć, więc może akurat się uda. Słuchajcie, jeżdżą mi za oknem samochody, jeździ ich mnóstwo, przepraszam, bo może tu być słychać, no ale jakby nie mogę bez oddychania nagrywać, a z zamkniętym oknem jest naprawdę przekichane. Jakbyście w ogóle chcieli wiedzieć, spójrzcie sobie na poprzedni tuning, załóżmy, ile miałem pieniędzy i spójrzcie, ile mam teraz. Spójrzcie, w jak krótkim odstępie czasowym mogłem sobie te pieniądze zdobyć dzięki swoim sposobom, także jeśli ktoś myśli, że one nie działają, no to od razu wam pokazuję. Samo zbieranie, słuchajcie, tej darmowej kasy, tych misji frakcyjnych, samo zbieranie ich na przykład dwa razy dziennie, czy chociażby raz, daje tyle kasy, że ja naprawdę dziękuję. Ogólnie spójrzmy sobie na chwilę na to drzewko, ja tu widziałem, jest ten Exige. Okazuje się, że Exige jest znowu jednym z najlepszych samochodów w wyczynie, także koło Huayry, czy koło na przykład dla mnie Aventadora, ten Exige jest po prostu cudowny, jest podobnież zarąbisty i wszyscy go polecają, też ma bardzo mocne nitro, także wchodzimy sobie w stuningowanie samochodu, optyka, no i kolory. Dostępne kolory. Oj, takiego koloru jeszcze w tej grze nie widziałem. W zasadzie powiem wam, że jest bardzo ciekawy. Może nie jest jakiś cudowny, piękny w ogóle, widzę, że my tu mamy takie a la Rocket Bunny w ogóle poszerzenia, czego się nie spodziewałem. Ale takiego koloru w tej grze jeszcze nie widziałem i w zasadzie można byłoby się na takie coś pokusić, ale zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Także taki kolor zobaczymy, tu mamy tą zieleń. Zieleń w sumie ładną, ta zieleń też jest taka dosyć nietypowa. No kolory widzę, że nam twórcy dali troszkę, można powiedzieć, że twórcy dali nam kolory dosyć ciekawe, więc kupmy sobie w zasadzie większość tych kolorów, czy wszystkie. Myślę, że tego koloru bym nie dał, za to ten taki bardziej jaskrawy na pewno bym dał. To dalej mamy, ten kolor jest jeszcze całkiem ciekawy. Okej, teraz było małe cięcie, bo musiałem komuś pomóc zaploadować plik na dysk Google. Tak, wiem, to niesamowite, że ktoś tego nie umie zrobić. Myślę, że tego cięcia nie zauważyliście, także kolor mamy już kupiony. Wnętrze zazwyczaj nie mam standardu zmieniać, więc raczej tego nie będę robił, chyba że jakiś kolor typowy sobie dobiorę. No i teraz tak, przedni zderzak. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze sobie zmieniamy. Oficjalnego na pewno nie będę brał, bo to auto ma ładne zderzaki, aczkolwiek ten właśnie, który przed nami się pojawił, bo aktualnie mamy lampy... z tym zielonym, brzydkim wlotem. Ja chciałbym lampy bez tego wlotu. Czy mamy taką lampę? Mamy ją aktualnie. I w ogóle te zderzaki z tym czerwonym dodatkiem bardzo ładnie wyglądają. Także ja bym sobie taką wersję chciał zrobić. Najprawdopodobniej to jest na przykład, wiecie, no jakaś mocniejsza wersja. Na przykład odwzorowanie oryginalnej wersji, która ma na przykład mocniejszy silnik. Także w tym momencie, co my tu mamy? Mamy kolejny zderzak, tylko chciałbym uniknąć tego wlotu. Tu mamy bez wlotu. I w zasadzie to jest taki zderzak torowy. No wydaje się być taki torowy i możemy sobie go kupić, najwyżej sobie go później oczywiście zmienimy, ale myślę, że może się przydać. Widzę, że tu mamy dużo zderzaków do modyfikacji, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
ten już, nie, znaczy wiecie co, w zasadzie ten, Marysiu, możesz, proszę? No, zamknij i nie wchodź, więc, no, jak bardzo dobrze, nowych widzów, jeśli ktokolwiek nowy jest i ogląda ten filmik, nie dziwcie się, u mnie w domu nikt nie szanuje tego, że nagrywam. Więc tak, mamy jeszcze możliwość wzięcia sobie tego samego jakby zderzaka, tylko że właśnie z możliwością wzięcia tego samego koloru, który mamy na aucie, jako ta linia, jako ten dodatkowy kolor, i w zasadzie możemy sobie również to wziąć, może akurat się to przyda, czy też w jakiś sposób to po prostu będzie wyglądało, sprawdzimy. Tu dalej mamy ten sam zderzak też z tym kolorkiem, może też sobie go weźmy. I chyba to będzie już na tyle z tych zderzaków, które sobie kupię, ponieważ tak, już ten taki ricerowy to nie dla mnie. Choć zdarzało mi się robić takie auto dawno temu. No i dalej mamy kolejne, oczywiście oficjalne sobie pomijamy, mamy ten pierwszy i tu jest taki problem, że na początku mamy ładny ten, mamy tą lampę bez tego wnętrza, więc widzicie, mamy na początku taką, o tu mamy lampę i w środku tej lampy bodajże jest karbon. Jest karbon, a ja lampy z karbonem nie chcę, to dziwnie dosyć wygląda, więc no tak, spróbujmy sobie wziąć to, to takie, widzicie, takie oczko powstaje, mamy taki nietypowy zderzak, ale on też wygląda całkiem spoko, więc sobie go kupmy. No widzicie, tu ma tą, ten wydech najbardziej tutaj widzę robi. Co my tu dalej mamy? Oczywiście mamy kolejny taki zderzak, dosyć zwykły, ale myślę, że nie brzydki. No i dalej co? Mamy to samo, tylko że właśnie z... z karbonem, czy to jest jakąś czarną tutaj powłoką, widzę, no może to jest jakieś malowanie, bo ja tego nie do końca widzę, prawda, że jest dosyć ciemno. Dalej mamy to samo, tylko że no jakbym miał sobie zmieniać, to oczywiście z tą linią. Wydaje mi się, że i tak sobie wezmę z tym czerwonym, ale może kiedyś sobie zmienię, więc się to może przydać. Co my tu dalej mamy? Tu nic ciekawego już chyba nie ma, bo ja tej lampy z karbonem nie chcę, więc raczej jej używał nie będę. Sprawdzę sobie, czy wszystkie mam, które potrzebuję. Tak, mam wszystkie, które potrzebuję. No i ostatnie to osłonka. Oczywiście mamy standardową i tą z dodatkiem koloru, który jest na aucie. Jednocześnie mamy standardową osłonkę, ale jej raczej nie będę używał. Zwykły próg, prawda, nic specjalnego, ja raczej go nie chcę. No i felgi. Wszystkie oficjalne felgi mamy kupione, więc w zasadzie myślę, że na pewno jakaś felga będzie do wzięcia, słuchajcie, w kryjówce. W zasadzie ta, którą sobie wziąłem w tym momencie, jest taka dosyć obszerna i w ogóle, ale do małego samochodu czasami obszerna felga pasuje, więc na chwilę obecną sobie ją weźmy, myślę, że i tak ją zmienię. No i lustereczko, powiedz przecie, bierzemy sobie standardowe metaliczne, samochód weźmy sobie bez spoilera. No i tutaj wygląda troszkę jak S2000, no i oczywiście z oficjalnym, ładniejszym niż tamten, dalej maska. No i oczywiście tu się zaczynają schody, bo no to nie jest zbyt ładne, po prostu mi się to nie podoba. Pasuje troszkę do poszerzeń, ale nie, i dalej druga maska, no ta maska już troszkę bardziej pasuje, w zasadzie ta maska pasuje ładnie, bo tu już jest tak ładnie wykończona, ma te ładne zaokrąglenia przy rogach, więc to mi się podoba. Karbon, no właśnie, czy ta maska z karbonem będzie tutaj nam potrzebna, czy będziemy chcieli sobie robić ten samochód z maską karbonową? To tutaj na boku, czy to jest karbon? To mnie wiecie, bo ja mam anti-aliasing TX-a razy 4. I wydaje mi się, że to tutaj na boku to ma karbon. To jest karbon i nie wiem, czy to jest karbon. Jeśli to jest karbon, to ta maska by nawet całkiem pasowała, więc może weźmy sobie te dwie karbonowe, najwyżej oczywiście później je zmienimy. Jak wiecie, to bardzo, to moje tuningowanie jest bardzo elastyczne, więc nie ma czegoś takiego, że na przykład mógłbym czegoś nie zmienić, czy tam nie mógłbym czegoś zmienić. Sprawdzę sobie, może jakieś malowanie, słuchajcie, może zrobimy jedno z niewielu aut, które będzie miało jakieś malowanie, słuchajcie, na tym odcinku. Znaczy ogólnie w mojej sali luźnych tuningów nie było wielu aut z malowaniem, aczkolwiek myślę, że w końcu jakieś się musi pojawić, które no może będzie pomalowane. Wiecie, no to jest Mazda, tak? To jest Mazda, która była wiele razy tuningowana na wiele sposobów, więc może coś się znajdzie takiego, co będzie fajnie do niej po prostu pasowało. Motyw przyrodniczy myślę, że fajnie by tu pasował, bo ogólnie Mazda to jest, prawda, ten japoński kwiat, no kwiat, nie kwiat, wiecie o co chodzi mniej więcej, jeśli się pomyliłem, raczej się nie pomyliłem w tym momencie, więc raczej każdy zrozumiał, o co mi chodzi. No to jest taki kwiatuszek, taki samochód rozpoznawczy, jednocześnie taki samochód przyjemny, po prostu to jest bardzo przyjemne auto, bardzo ludzie przyjemnie odbierają ten samochód, tak jak niektórzy mają jakieś tam spiny pomiędzy, załóżmy, Skyline'em, Suprom i tak dalej, tak na przykład MX-5 jest fajnie przyjmowana, z tego co widziałem, propsują wszyscy to auto, też w Polsce jest parę fajnych projektów, więc no tylko oczywiście starsze MX-5, bo ta nowsza jest droga i tak dalej, i tak dalej. Choć myślę, że w Polsce też ktoś na pewno ją prędzej czy później miał będzie. Dalej chyba już nic ciekawego nie ma, ja wiecie, mam te naklejki pokupowane, więc w zasadzie możemy sobie już wyjść, mamy już do połowy stuningowaną naszą maździochę.
mówię maździocha, wiecie, mój tata zawsze mówił maździocha, jak mieliśmy Xedosa. Mieliśmy Xedosa 6 z amerykańską wersją silnika 2,5 litra V6. Fajne było na pewno, fajnie się jeździło i możecie mi uwierzyć, że naprawdę było ciekawie. Także wychodź z tej, o proszę bardzo, deszczyk pada, robi się powoli noc, więc trzeba jak najszybciej ją tuningować, bo po prostu się skończy. Wiecie, to ta felga nie pasuje, no, znaczy w zasadzie spójrzmy sobie na to auto. No ta felga tutaj tak, no z jednej strony pasuje, z drugiej strony ja bym sobie ją dał do jakiegoś Golfa i tak dalej, gdyby jeszcze była większa, znaczy większa może nie, ale gdyby można było ją troszkę naciągnąć i pochylić, no rzeczywiście wyglądałoby to troszkę inaczej. Także Mazda jest zrobiona, zielona raczej nie pozostanie, ale ten kolor był ciekawy, więc sobie go oczywiście wziąłem. Więc co więcej, weźmy sobie oczywiście do kryjówki i powoli będziemy to wszystko kończyć. Także no pomalutku oczywiście kończymy tuning, tak jak zawsze, co odcinek. No i już mniej więcej mam taki zarys, więc będzie oczywiście znacznie łatwiej. No więc tak. O, to jest kolor z Metallica ogólnie. Nie wiem dlaczego, aha. Czyżbyśmy my sobie kupowali kolory z Metallica, nie z oficjalnego? Naprawdę, wiecie co, mogłem się pomylić i kupować z Metallica i wiecie co? To jest naprawdę bardzo ciekawe, że ja nawet tego nie zauważyłem, także przepraszam was, wiecie co, bo ja już mam wszystkie oficjalne kolory kupione, aczkolwiek nie zauważyłem, nie pamiętałem i przez to się pomyliłem, także przepraszam, za to kolory oficjalne mamy takie i w zasadzie, no jest jeden kolor, który jest chyba taki najbardziej propsowy do tego auta i oczywiście jest to ta czerwień, ale ja chcę mieć dwukolorowy samochód, znaczy samochód z dwoma możliwymi kolorami, więc może, no tak, biały i czerwień to jest takie typowe połączenie, mamy już to w BRZ-ce, a spróbujmy sobie teraz z błękitem. Więc, tablicę ogólnie jaką tu mamy, spoko, Rhode Island może być, a teraz spróbujmy sobie wziąć na przykład ten zderzak. Z tyłu weźmy sobie, z tyłu weźmy sobie na przykład, no tą rurę, no w zasadzie ona nie jest zbyt piękna. Ale mamy tutaj tą, ten zderzak tak dopasowany do przedniego, spójrzcie, że one są prawie identyczne. Dalej próg oczywiście ten pierwszy. Felgę, co do felgi to spróbujmy sobie może wziąć coś z rantem, bo ten samochód z rantem wygląda fajnie. I bez ranta wygląda fajnie, ale z rantem wygląda spoko, zobaczmy sobie jak ta uliczna. Ale nie, weźmy sobie wyścigowe, bo wyścigowe jednak są do tych samochodów wyczynowych najlepiej dopasowane. Słuchajcie, nawet taka felga byłaby spoko, ale ma troszkę za dużo tych ramion i do tego samochodu bardziej pasuje taka felga jakaś futurystyczna, a ta jest taka troszkę bardziej, no nie wiem, retro. Oczywiście ta felga, słuchajcie, zaraz wam ale chwila, nie, co ja robię, przecież patrzcie jaką mamy fajną felę w oficjalnym do wzięcia. Proszę bardzo, to jest to, ta felga jest po prostu cudowna, to jest felga do tego samochodu bezpośrednio. No marzyłem, żeby ta fela była w grze, w końcu RX7 jest bardzo podobna i oczywiście mamy ją w MX5, więc oczywiście sobie ją bierzemy, lustereczko zostawiamy. I właśnie, czy to jest karbon? Teraz sobie sprawdźmy. To chyba nie jest karbon, to jest chyba po prostu matowe. Tak, to są matowe dodatki, takie tutaj matowe dodatki na bok, także już wiemy co to jest przynajmniej. I teraz tak, czy sobie ją weźmiemy bez spoilera? Zobaczmy. Bo bez spoilera również może fajnie wyglądać, tym bardziej, że ma takie poszerzenie i w zasadzie będzie wyglądała troszkę inaczej, więc czy to rzeczywiście będzie fajnie wyglądało? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tym razem sobie zdejmiemy spoiler, po prostu zostawimy taką bez spoilera. Teraz maska. Maskę jednak sobie zostawimy oficjalną, bo w tym momencie auto wygląda tak jednocześnie, jakby od góry jest takie puste, od góry jest takie spokojne, a od dołu ma taki charakterek i to wygląda też fajnie, ale jedną rzecz muszę sobie zmienić, mianowicie tylni zderzak. Tutaj widzę, że możemy sobie również wziąć zderzak właśnie, który jednocześnie idzie jakby z tym tutaj widzicie, z tym matowym kolorem idzie również na tył i teraz no nie wiem czy to, no bo w zasadzie to troszkę nie pasuje, prawda? No ten pasuje za to z tą kaczuszką na przód, ale tą kaczuszką, no tą łapką i jest on troszkę taki bardziej oficjalny, prawda? Bo ten oryginalny ma ten wydech jeden. No i też to wygląda całkiem spoko, ale zobaczmy sobie, czy one jest, jakby, no bo porównajmy sobie je. No ten taki troszkę bardziej nawet szerszy się wydaje, no nie? Tak troszkę bardziej, jakby ktoś rozkładał ręce wygląda. I w sumie wygląda fajnie, weźmy sobie go, zostawmy, także auto mamy już zrobione w tym sposób, ale ja wziąłem sobie zły zderzak przedni, słuchajcie. I nie mówcie mi nawet, że nie kupiłem tamtego, bo się chyba, no, na szczęście go mam, bo nie chcę tego wlotu powietrza. Także mamy już mniej więcej tą maździorę zrobioną. No słuchajcie, podobna jest bardzo do Hondy S2000. Ten model akurat jak najbardziej mi tak przypomina mimo wszystko tą Hondę, także weźmy sobie teraz naklejki i zobaczmy czy mamy jeszcze coś ciekawego, może odwróćmy sobie troszkę inaczej auto, no ale już prezentuje się naprawdę fajnie, przynajmniej mi się bardzo podoba.
No to jest naklejka, która pasuje. Pasuje do tego samochodu ogólnie, ale nie pasuje do mojego pomysłu. Jednocześnie, no nie wiem, tak nawet pasuje w sumie, nawet bardzo te tutaj, prawda, japońskie znaki, więc gdybym miał ją robić z tym spoilerem i w ogóle, wydaje mi się, że to malowanie wtedy byłoby spoko. Przywróćmy sobie dawny wygląd, znaczy dawny widok. Flagi raczej nie, motyw płomienny też nie. Przyroda, no i tu jest coś ciekawego. To jest naklejka, no taka troszkę powiedziałbym japońska i ona w sumie fajnie pasuje. Jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzę, mianowicie kolor. Czy na przykład gdyby sobie wziąć dwukolorową, to zmienia się dach. Zmienia się kolor dachu i skoro mamy tutaj taką, prawda, matową powłokę, to może weźmy sobie matowy dach. Zobaczmy, czy to będzie ładnie wyglądało. Czarny mat dach. No słuchajcie, no i już mamy kolejny krok do przodu, ponieważ wybrałem sobie taki macik i to wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Także dobrze, tryb widoku. Dobrze, co my tu mamy dalej? Dalej mamy, o, tu jest fajna naklejka, słuchajcie. Ale ona, no, nawet powiedziałbym pasuje, ale nie, no tak troszkę nie za bardzo, nie dzisiejsza. Ta naklejka oczywiście, że pasuje i nawet do tego malowania całkiem pasuje, aczkolwiek do białego koloru. To jest ogólnie naklejka do białego koloru, żeby przypominała flagę, prawda, Japonii. I nawet jest ładnie umiejscowiony ten znaczek japoński na, prawda, tym poszerzeniu. Także w sumie wyglądałoby to całkiem spoko. Po prostu sprawdźmy sobie, jak to będzie wyglądało z bielą. Oho. No, kozacko. Jak dla mnie to wygląda kozacko. Naprawdę fajnie to pasuje. Także tu mamy taki już jeden z pomysłów. Jeśli się nie uda nic wybrać, to może akurat sobie tak zostawimy. Ta biel aż po prostu pulsuje od tego samochodu. Także, no ale wiecie, ten niebieski kolor jest taki inny, błękitny i mimo wszystko wygląda to całkiem fajnie. Inaczej niż wszystkie moje samochody. Także to też chciałem wywołać. Takich malowań raczej sobie nie bierzemy. Tutaj coś przyjechało za oknem normalnie. Pewnie słyszała nawet moja siostra w drugim pokoju. Dobrze, więc chyba to już nic ciekawego nie mamy. Myślę, że tamten wybór byłby całkiem w porządku. Widzę, że nie, myślałem, że ta naklejka wreszcie się do jakiegoś samochodu dopasowała, niestety nie. No tu mamy różne, co prawda naprawdę przeróżne te naklejki i no, ta jest taka troszkę japońska, co nie? Nawet nie troszkę, to jest nawet taka bardzo japońska. Ale czy to jest dla tego samochodu? No w sumie pasuje, prawda? Nie ma tego niedopasowania, aczkolwiek nie. Może nie dziś. W sumie, tak sobie teraz myślę, że jest całkiem w porządku. No nad tym samochodem będę się zastanawiał na pewno i to na pewno długo. Aczkolwiek, no, japońsko. Ja czuję tą Japonię w tym momencie. No może to nawet nie być japońska, że tam flaga czy coś w tym stylu. Ale to wygląda japońsko, więc wiecie co? Zróbmy sobie ją białą. Już tak sobie pomyślałem, że zróbmy sobie ją białą, tylko że z matem, jako matowy, oczywiście ten, mówię, dach matowy. I no wybierzemy sobie pomiędzy dwoma raczej naklejkami, bo już nic ciekawego tu raczej nie będzie. No oczywiście standardowo ta naklejka, ale nie, jej nie bierzemy. No i co my tu jeszcze mamy? No to jest fajna naklejka DMX5. To wam mogę polecić, bo wygląda ciekawie. Dalej już chyba nie ma nic takiego. O, tu jest kolejna, ale ta jest taka troszkę zbyt prosta. Choć również pasuje do tego samochodu bardzo. Więc wydaje mi się, że tak. No jest to dosyć, ta naklejka jest dosyć taka kontrowersyjna, prawda? Bo o, taka maska pomalowana, coś tam, ale w zasadzie bardzo pasuje do stylu auta. Pasuje do stylu, czy też do po prostu pomysłu na auto, więc my sobie ją oczywiście bierzemy. Mamy już wyposażony. W zasadzie tamta poprzednia, już sobie na szybko, no to jest luźny tuning, więc nie miejcie mi tego za złe, że tak się rozwodzę nad tymi całymi malowaniami. Ta również jest fajna, ale tu myślę, że musiałbym mieć na przykład taką matową maskę czy coś w tym stylu, bo auto wygląda zbyt prosto. Ta jest nawet ładniejsza, wiecie co, ta naklejka jest ładniejsza, ale no i cóż jest ładniejsza, jak po prostu, no nie wiem, czy to jest ten pomysł. Gdyby na przykład wziąć tutaj teraz ten spoiler, zobaczmy sobie na chwilę. O, ten spoiler. No to wygląda to naprawdę ciekawie. Ale wiecie co, no nie wiem, mam teraz dylemat nad tymi naklejkami dwoma i tak jak nigdy nie robię naklejek, wtedy jest naprawdę szybciej robienie tego tuningu leci, tak teraz mam spory dylemat i nie mogę nic z tym zrobić. W zasadzie nie mam po prostu żadnego pomysłu, jak to rozwiązać, no bo szukam tej naklejki teraz, bo mi się tu lekko zgubiła. O, jest. No to jest nawet ładniejsza, co nie? Jest taka prostsza, jednocześnie bardzo pasuje do tego samochodu. No, tutaj troszkę z tym lusterkiem może za blisko jego przydałaby się troszkę bardziej na środku, ale wygląda fajnie. Za to tamtej nigdy nie używałem i wiecie co? No nie wiem, kurczę, mam niesamowity problem, ale może zostawmy sobie tą. Weźmy tą, już wiecie, jak wyglądają moje dwa pomysły. Jeszcze tylko maskę sobie zobaczę, jakby wyglądała. Ona jest matowa?
Ona jest matowa. Ona nie jest skar... Aha, bo dwukolorowe auto... Nie, no jak to jest, że ona jest matowa? Przecież tu mamy karbonową. A ta jest matowa. A ta jest biała. Jak to się stało? No dobrze, możemy mieć dwukolorową wersję nawet z tą maską. No także tego się w sumie nie spodziewałem. I czy to będzie fajne? No w sumie nie wiem, no zostawmy sobie może tą oryginalną już i nie przedłużajmy, wyjdźmy z tej kryjówki. Pomysłów mam mnóstwo na ten samochód i na pewno będę go jeszcze zmieniał i zmieniał i zmieniał, także namęczyłem was najprawdopodobniej tym całym tuningiem, ale Mazda jest zrobiona. Jest przerobiona na taki mój styl i no, na tym mi zależało, także wydaje mi się, że auto może być dobre. To już parę osób mi mówiło, że auto naprawdę może się okazać dobre, no i oby się takie okazało. Także stajemy sobie gdzieś tutaj i po prostu poczekajmy na scenki. No więc od pamiętnych czasów, od początku mojego nagrywania luźnego tuningu nie miałem tego problemu. Nie miałem problemu z malowaniem. Dzisiaj on się znalazł i myślę, że no cóż, jest takim dodatkiem, jest takim czymś innym, czymś czego nie było w ostatnich odcinkach i myślę, że nie macie mi tego za złe. Chciałem auto zrobić jak najlepiej i nadal mam ten dylemat, że może tamto malowanie było lepsze, ale to auto jest takie proste, jest proste, malutkie, skromniutkie i chciałbym również, żeby u mnie było skromne i to malowanie sprawia, że auto jest bardzo skromne. Ja w zasadzie nie lubię malowań, tak troszkę lubię swoje malowania, gdybym mógł je sam zrobić i sam dopasować. Dzisiaj nie mogłem, ale widzę, że to malowanie fajnie pasuje tutaj, prawda, do całego wystroju auta i w sumie ojej, co się dzieje na tej masce, no to nieźle, no, no cóż, The Crew. Także no myślę, że mój sposób zrobienia tej Mazdy się wam spodobał. W sumie poszerzenia rocketbany, takie rocketbanowe, prawda, może nie konkretnie rocketbany, ale mamy tego typu poszerzenia, zderzaki są bardzo ładne, wszystko jest mniej więcej dopasowane, nie ma tego problemu, że coś do siebie nie pasuje, także mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie oczywiście łapkę w górę. Więcej tu różnych tuningów, no jakieś jeszcze parę takich samochodów mam do tuningowania, więc możecie oczywiście, no nie wiem, zostawiać te łapki w górę, czy no mam nadzieję, że się podobało, bo chyba chodzi o to, żeby się podobało, żebyście zostawili za to, czy się podoba, czy nie. Także dzięki wielkie za oglądanie, dzięki, że jesteście, że o, ładne te scenki, bo tu słońce fajnie świeci. Także no cóż, trzymajcie się wszyscy i do następnego. Cześć!